Cześć, mój już działa. Cześć, witajcie. Też. Jezu, jak my się cieszymy, że tu jesteśmy. Naprawdę. Słuchajcie, dla kontrastu opowiemy wam dzisiaj o Polsce. Jeszcze sprawdzę, czy klikacz działa, nie w tą stronę. Opowiemy wam dzisiaj o Polskę. Opowiemy wam dzisiaj o zmianach. I nie mam tu na myśli dobrej zmiany, tylko o zmianach, które zachodziły w naszym kraju przez ostatnie 16 lat. My wierzymy, że ten rok dla polskiej turystyki będzie wyjątkowy. Widzimy zmiany zachodzące w polskich miastach, widzimy zmiany w postrzeganiu polskich stereotypów i to, co najważniejsze, to widzimy odradzające się regularne, regionalne społeczności. Zastanowimy się dzisiaj, czy jest już moda na Polskę, czy może trzeba jej troszeczkę jeszcze pomóc. Co my w ogóle wiemy o modzie na Polskę i o Polsce? My po Polsce podróżujemy aktywnie, bez przerwy od 7 lat. Pierwsza nasza podróż w 2009 roku to był wspólny urlop szkolarski w Porębie i wtedy pierwszy raz nas zaskoczyło, ile w jednym miejscu można zobaczyć rzeczy, jak wiele jest tam do odkrycia i ile w polskich karkonoszach można jeszcze zobaczyć. Po karkonoszach zwiedzaliśmy kolejne polskie regiony i każdy z tych polskich regionów nas zaskakiwał. Kiedy wracaliśmy do domu i opowiadaliśmy o naszych wycieczkach znajomym, to nikt nie chciał nam uwierzyć. Co więcej, nikt nie traktował naszych relacji z wycieczek na poważnie. Znajomi troszeczkę się z nas śmieli, mówili, że powinniśmy zająć się robotą, a nie sobie skakać po zameczkach. Mówili, przecież w tej Polsce nic ciekawego nie ma. Wy byście pojechali w końcu za granicę, to tam dopiero byście zobaczyli atrakcję. To prawda, w znajomych nie mieliśmy wsparcia, ale bardzo chcieliśmy opowiedzieć o tym, co widzieliśmy, co przeżyliśmy i dlatego założyliśmy naszego pierwszego bloga. Jak widać na załączonym obrazku, ten blog ani nie wyglądał, ani nie spełniał swojej roli, w sumie niewiele osób go czytało, ale cały czas pisaliśmy na tym blogu. I dla nas najważniejsze było to, że konsekwentnie i uparcie jak osły po prostu pisaliśmy cały czas tylko i wyłącznie o Polsce. Uparcie jak osły to jest najlepsze spostrzeżenie i najlepszy opis tego, co robimy do dnia dzisiejszego, bo my nieustannie wierzymy, że warto o Polsce pisać i warto o Polsce opowiadać. Jesteśmy na tyle uparci, że stwierdziliśmy, że w pewnym momencie chcielibyśmy wyjść z naszymi opowieściami z internetów. Wiedzieliśmy też, że w całej północnej Polsce nikt nie organizuje spotkań podróżniczych o Polsce. No a skoro nikt tego nie organizuje, no to jedyną receptą na to jest zorganizowanie własnych. No i w ten sposób powstał Klub Polskiego Podróżnika. Klub Polskiego Podróżnika, który co do zasady miał skupiać osoby, które były zainteresowane podróżowaniem po Polsce i polską turystyką. Idea świetna, wykonanie trochę gorsze. Bo muszę przyznać, i to mówię dzisiaj z takim przeświadczeniem, że było to naprawdę bardzo mocno demotywujące, bo na pierwsze spotkanie przyszło 5 osób, na kolejne przyszło 10, no i taki stan utrzymywał się przez kilka kolejnych spotkań. No my nadal nie poddawaliśmy się, wierzyliśmy, że warto o Polsce opowiadać, tylko wiedzieliśmy, że musimy zrobić coś jeszcze niż tylko opowiadać o naszych wycieczkach. No właśnie, w międzyczasie dowiedzieliśmy się, że w magazynach lokalnych organizacji turystycznych, informacji turystycznych dosłownie kurzą się świetne przewodniki papierowe, mapy, foldery, ulotki, z których często my sami korzystaliśmy, podróżując po Polsce. No i wtedy nastąpił taki punkt zwrotny w naszym myśleniu, bo stwierdziliśmy, hej, skoro te wszystkie materiały leżą w tych magazynach, no to trzeba je stamtąd wyciągnąć i dać ludziom. No i tak powstał pomysł na kopalnię pomysłów. To jest taki stół na każdym naszym spotkaniu podróżniczym, na którym leżą właśnie te wyciągnięte z magazynów mapy, foldery i przewodniki i każdy uczestnik może sobie wziąć te przewodniki za darmo i zwiedzać z nimi Polskę. No i ten pomysł rzeczywiście chwycił, bo w ciągu pierwszego roku w tej formule zrobiliśmy około 30 spotkań podróżniczych, na których opowiadamy o Polsce. W ciągu roku po raz pierwszy wyszliśmy z tą formułą poza granicę Trójmiasta i poza granicę Pomorza. No i ostatnio tak się zastanawialiśmy, co się stało, że to chwyciło. I doszliśmy do wniosku, że kluczem do naszych spotkań nie były relacje z podróży. Bo umówmy się, nasze relacje z wycieczek po Polsce nie są takie egzotyczne, jak relacje z dalekich podróży, na przykład po Australii. My musieliśmy zrobić coś jeszcze, musieliśmy wymyślić inny klucz i okazało się, że kluczem do takiego małego sukcesu naszych spotkań, na które zaczęło przychodzić tyle osób, że nie mieściliśmy się w tych małych salkach, w których się spotykaliśmy, było przekazywanie jak najwięcej pomysłów na wycieczki po Polsce. No właśnie pytanie, dlaczego ci ludzie przychodzą w ogóle na te nasze spotkania?
bo cały czas za mało się mówi o Polsce, o polskiej turystyce i w rezultacie ludzie nie wiedzą, gdzie mają pojechać, co mogą tam ciekawego zobaczyć. Zobaczcie, nasi rodzice jeździli na tak zwane czasy pod gruszą albo na jakieś wycieczki zakładowe, albo jeździli z jakiegoś klubu. Generalnie był ktoś, kto im tą Polskę, jaka ona by wtedy nie była, ale pokazywał. No za to wyjeżdżanie za granicę było bardzo mocno utrudnione, ale potem czasy się zmieniły, Polska weszła do Unii Europejskiej, weszła do strefy Schengen i ludzie masowo zachwycili się zagranicznymi wycieczkami. Ten trend podłapały masowe media, które zaczęły mocno promować i pokazywać te wycieczki zagraniczne, one się zaczęły mocno promować. Ale co dla nas najsmutniejsze, również organizacje polskie, których zadaniem jest promowanie polskiej turystyki, one owszem to robiły, ale one promowały bardzo mocno Polskę za granicą, natomiast w ogóle jakby pomijały ten kierunek promocji Polski tutaj wśród mieszkańców. No a wiadomo, że jeżeli bardziej promuje się wycieczki zagraniczne, no to ludzie też bardziej skłonni są na te wycieczki jeździć. A zobaczmy w tym czasie, co działo się na przykład w polskich miastach. W polskich miastach powstały obiekty, które są, z których możemy być dumni, które są doceniane praktycznie w całej Unii Europejskiej. Bo na przykład w takiej Warszawie powstało Muzeum Historii Żydów Polskich. W 2016 roku dostało nagrodę za najlepszą placówkę muzealną w Europie. Co ciekawe, ta nagroda jest przyznawana od 40 lat i po raz pierwszy przyznano tą nagrodę placówce z Polski. Gdańsk. Tutaj powstało Europejskie Centrum Solidarności, które w 2016 roku otrzymało Nagrodę Muzealną Rady Europy. I tu jest bardzo podobna historia. Ten konkurs odbywa się od 40 lat i pierwszy raz taką nagrodę otrzymała placówka polska. Katowice. Powstało Muzeum Śląskie, doceniane za wyjątkową architekturę i nominowane do wielu nagród. Dzisiaj wygląda jak szklane domy, a ekspozycje w tym muzeum zlokalizowane są 4 piętra pod powierzchnią ziemi. Wokół dużych miast zaczęły powstawać szlaki turystyki aktywnej, szlaki piesze, kajakowe, konne, rowerowe, Nordic Walking. One wszystkie są świetnie oznakowane, są do nich mapy i praktycznie gotowe, żeby ruszyć nimi w drogę. Niektórzy nazywają nas specjalistami od małych miasteczek i rzeczywiście tak jest, bo my te małe miasteczka bardzo często odwiedzamy i bardzo często o nich piszemy, a to dlatego, że właśnie w tych małych miasteczkach my znajdujemy najciekawsze historie. I tak było na przykład w Pelplinie na Kociewiu. W Pelplinie znaleźliśmy najbardziej towarzyską katedrę w polskim internecie. Wyobraźcie sobie, że katedra odezwała się do nas na Facebooku i zaprosiła nas do zwiedzania. Pokazała nam to, co ma najpiękniejsze. Przepiękne zdobienia, które dosłownie zwaliły nas z nóg, przepiękne drewniane stale oraz wielki drewniany ołtarz, który jest drugi co do wielkości w Europie. No i pokazała nam też to, co ma najcenniejszego na poddaszu, na co dzień niedostępnym dla turystów. Tam z kolei znaleźliśmy koło deptakowe i kieraty i to są narzędzia, które służyły do budowania tej katedry i które na poddaszu przetrwały kilkaset lat. To nie koniec skarbów, bo poszliśmy zaledwie kilka kroków dalej do biblioteki diecezjalnej i tam zobaczyliśmy naprawdę prawdziwe skarby, bo tam pokazano nam pisma i księgi jeszcze sprzed XV wieku, które akurat w tej bibliotece oni konserwują. I co jeszcze najcudowniejsze, to jest to, że w bibliotece zobaczyliśmy najcenniejszy na świecie egzemplarz Biblii Gutenberga, który właśnie jest przechowywany w Pelplinie. Najcenniejszy ze względu na małą skazę, na 46 stronie skazę ubrudzenie od ruchomej czcionki, na którą kiedyś pewnie Gutenberg bardzo się zdenerwował, a dzisiaj dzięki temu ten właśnie egzemplarz jest najcenniejszym egzemplarzem na świecie. A ogólnie cała historia tego egzemplarza jest naprawdę tak fascynująca, że mógłby na jej podstawie powstać dzisiaj film akcji. Zaskoczyło nas też Wadowice, bo kiedy pojechaliśmy do Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II, no to wyobrażaliśmy sobie, że to jest takie małe muzeum i tam jest kilka pamiątek po papieżu. Się mocno zdziwiliśmy, dlatego że na miejscu okazało się, że to jest bardzo nowoczesne, multimedialne muzeum, otwarte niedawno i zajmuje cały budynek, w którym kiedyś mieściło się właśnie mieszkanie, w którym mieszkał papież. Polska nieustannie nas zaskakuje. Na przykład słyszeliście kiedyś o Industriadzie? Bo do nas te informacje do Trójmiasta praktycznie w ogóle nie docierają. A wielka szkoda, bo Industriada to jest gigantyczna impreza. To jest święto szlaku zabytków techniki, które odbywa się co roku w czerwcu w województwie śląskim.
Wyobraźcie sobie, 44 obiekty na szlaku zabytków techniki w 27 miastach, połączone darmowymi połączeniami kolejowymi i autobusowymi. Wszystko po to, żeby w ciągu jednego dnia wziąć udział w 350 wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych. W zeszłym roku w tej wielkiej imprezie wzięło udział 80 tysięcy osób. A sama Industriada i Szlak Zabytków Techniki świetnie pokazuje, w jaki sposób na Śląsku odżywają stare kopalnie, jak odżywają zakłady przemysłowe i dawne fabryki. Najlepszym przykładem ze Szlaku Zabytków Techniki jest kopalnia węgla kamiennego Guido. I to jest najlepsza polska atrakcja, dlatego że tam są trzy poziomy podziemne do zwiedzania. W czasie zwiedzania widzi się działające maszyny górnicze. Można pojechać podziemną podwieszaną kolejką i co najfajniejsze, napić się zimnego piwa Guido w pubie 320 metrów pod ziemią. Takim już prawdziwym hitem tej atrakcji to jest otwarta niedawno trasa na 355 metrach pod ziemią. To jest trasa ekstremalna, którą zwiedza się w pełnym oprzyrządowaniu górniczym z aparatem ucieczkowym. I uwaga, największy hit, o którym niedługo wszyscy usłyszymy, to jest powstająca w Zabrzu dwukilometrowa podziemna trasa pod samym centrum miasta i na przykład część tej trasy będzie można pokonać podziemną rzeką. I będziemy wypływać w Barinie, która będzie w samym centrum Zabrza zbudowana specjalnie na te cele. Ja nie będę oszukiwać. Dla mnie osobiście Guido jest najlepszą atrakcją turystyczną w Polsce. Wałbrzych. Była o nim mowa na zeszłym wachlarzu. Słuchajcie, Wałbrzych jest głównie znany z Biadaszybów. I to też jest najlepszy przykład na polskie stereotypy, które cały czas są w naszych głowach. My bardzo lubimy z tymi stereotypami walczyć, dlatego do Wałbrzycha pojechaliśmy. Zwiedziliśmy go pod kątem właśnie turystycznym i Wałbrzych dzisiaj, po tej naszej wizycie, on nam się kojarzy z trzema kolorami. Z trzema kolorami, które wspaniale wpisują się w miejską tkankę i w wielowiekową historię Wałbrzycha. Kolor złoty od złotego pociągu, kolor biały od słynnej wałbrzyskiej porcelany i kolor czarny od wałbrzyskich tradycji górniczych. I właśnie do tych wałbrzyskich tradycji górniczych nawiązuje stara kopalnia. To jest odnowiony kompleks dawnej kopalni węgla kamiennego Julia, który całkowicie zmienia myślenie o Wałbrzychu. Kiedyś w tym miejscu wydobywano węgiel, a dzisiaj górnicy przewodnicy oprowadzają turystów po całym kompleksie, po wystawach. Ale to jest miejsce, które nie tylko służy turystom, dlatego że stara kopalnia jest centrum kulturalnym Wałbrzycha, na którym odbywają się świetne imprezy, a to jest tylko jeden z naprawdę wielu, wielu przykładów w polskich miastach, co ostatnio zmieniło się w ciągu ostatnich lat. To, co my osobiście najbardziej lubimy w podróżowaniu po Polsce, to jest odkrywanie tych odradzających się regionalnych tożsamości, które przez tak wiele lat nie miały możliwości rozwoju. Bo zobaczcie, jeszcze przed 1989 roku wszelka odrębność kulturowa czy etniczna była tłumiona w samym zarodku. Tak bardzo tłumiona, że została ona w naszych głowach do dnia dzisiejszego. Wszyscy posługujący się gwarą, czy akcentujący troszeczkę inaczej niż pozostali Polacy, byli wyśmiewani przez mieszkańców dużych miast. Nie bójmy się tego powiedzieć. I gdyby nie pewne osoby, gdyby nie osoby, którym bardzo mocno zależało na rozwoju tych regionalnych społeczności, to byłaby katastrofa. Dzięki nim dzisiaj w każdym zakątku Polski widzimy, jak odradzają się właśnie te regionalne kultury. U nas na przykład w okolicy, na Kaszubach i na Kociewiu. W ogóle wycieczka na Kaszuby to jest jak wycieczka do odrębnego państwa, dlatego że Kaszubi mają swój język, swój ubiór, swoje tradycje. Dzieci w szkołach uczą się języka kaszubskiego. Kiedy wjeżdża się do miejscowości, te miejscowości mają dwujęzyczne nazwy, polską i kaszubską. W radiu są audycje po kaszubsku, w telewizji programy, w kościołach odbywają się msze po kaszubsku, no a jadąc przy drodze stoją knajpy i tam można sobie zajechać i spróbować kaszubskiej kuchni. Ale to, co jest chyba najfajniejsze, to jest to, że do takiej kultury masowej zaczynają przenikać wzory kaszubskie, wzory haftu kaszubskiego. One się pojawiają na ubraniach, na butach, ale też na przykład na sprzęcie gospodarstwa domowego. Podobne rzeczy, choć w troszeczkę mniejszej skali, dzieją się na Kociewiu. Na Kociewie też właśnie odradza się regionalna kultura. Nazwa Kociewie pojawia się na przykład w nazwie galerii handlowej w jednych z kociewskich miast. Organizowane są imprezy kulturalne, w której też to Kociewie się pojawia. I podobnie jak na Kaszubach, te tradycyjne kociewskie wzory, one wchodzą w życie codzienne. Widzimy je na
na elewacjach budynków i to, co jest najwspanialsze, to pojawiają się osoby, które przemycają właśnie te wzory w życiu codziennym. Na przykład na takich gadżetach, które potem turyści zabierają ze sobą w drodze do domu. I to, co jest najwspanialsze, to jest to, że w końcu pojawiają się osoby, które z dumą mogą i bez żadnych przeszkód powiedzieć, że są dumni z tego, że są kociewiekami. No właśnie, to jak to jest z tą modą na Polskę? Jest już, czy jeszcze jej nie ma? W 2014 roku w raporcie Polskiej Organizacji Turystycznej 85% badanych uważało, że walory turystyczne naszego kraju są za mało promowane wśród Polaków. My nie wiemy, jakie były dalsze losy tego raportu, bo on nie był kontynuowany. Na szczęście to, co my widzimy, to jest to, że o Polsce, o polskiej turystyce coraz więcej się mówi i coraz więcej się pisze i że ludzie szukają tych informacji, chcą poznawać, chcą wyjeżdżać. Dlatego to jest dzisiaj wielka szansa, ale też wielkie wyzwanie dla blogerów, dla twórców internetowych, dla dziennikarzy i firm, żeby dzisiaj mówić o Polsce, mówić o polskich atrakcjach i kreować modę na Polskę, bo ludzie naprawdę chcą o tym słuchać i chcą tego i poszukują takich informacji. To, co mówiliśmy wcześniej, i więcej się o tym mówi, tym tak naprawdę więcej osób będzie wtedy podróżować po Polsce. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby każdy blok podróżniczy w Polsce miał zakładkę Polska i w tej zakładce pojawiłoby się co najmniej kilkanaście wpisów o polskich regionach. Co by było, gdyby każda gazeta, nawet ta najmniejsza lokalna, posiadała stałą rubrykę o najciekawszych miejscach w Polsce? Co by z kolei było, gdyby w telewizji pojawiało się jeszcze więcej programów o polskiej turystyce, a telewizje śniadaniowe jeszcze chętniej pokazywałyby najlepsze przykłady z polskiej turystyki? Czy więcej osób by wtedy jeździło po Polsce, mając te informacje? No naszym zdaniem tak. My też wiemy, że warto o Polsce pisać i warto o Polsce opowiadać. Nasz blog w tym momencie jest największym blogiem podróżniczym piszącym tylko i wyłącznie o Polsce. Nasze przewodniki są na pierwszych miejscach w wyszukiwarce, a co ciekawe, zasięgi na blogu, który pisze tylko o Polsce, są w tym momencie porównywalne do najbardziej popularnych blogów podróżniczych piszących o całym świecie. To pokazuje, że o Polsce warto pisać i o Polsce warto opowiadać. A to, na czym powinniśmy się w tym momencie skupić, to na dostarczaniu jak największej liczby właśnie pomysłów na wycieczki, bo tego właśnie ludzie oczekują. Znacie gościa? To jest Steve Jobs. On miał kiedyś takie marzenie. On chciał, żeby każdy miał 1000 piosenek w swojej kieszeni. I zrobił to. Dał ludziom iPoda. A to jest Maciej Marczewski. I on też miał takie marzenie. On z kolei chciał, żeby każdy miał 1000 przewodników po Polsce w swojej kieszeni. I wiecie co? On to też zrobił. Stworzył internetową kopalnię pomysłów. Słuchajcie, zrobiliśmy coś, czego jeszcze nie zrobił, czego jeszcze nikt nie zrobił, co w dobie internetu jest rzeczą naprawdę bardzo mocno zaskakującą. Stworzyliśmy kolejny element do naszej układanki w budowaniu mody na Polskę. I co najważniejsze, stworzyliśmy kolejny element, z którego może skorzystać w tym momencie każdy z was. Klubowa Kopalnia Pomysłów to jest baza internetowych publikacji o polskiej turystyce. Darmowa baza do darmowych PDF-ów, przewodników, do darmowych map, ulotek, folderów, książek monograficznych czy albumów o miejscach, które warto w Polsce zobaczyć. Dzisiaj z tej bazy może skorzystać każdy z was. Ona jest dostępna u nas na naszym blogu i mamy nadzieję, że będziecie faktycznie z niej korzystać i że stamtąd będziecie czerpać informacje o tym, gdzie warto w Polsce pojechać. Co jest najważniejsze, my nie jesteśmy autorami tych przewodników. My stworzyliśmy rozwiązanie, które integruje tak naprawdę wszystkie działania promocyjne wszystkich polskich województw i organizacji turystycznych. W tym momencie w bazie jest 1260 linków do właśnie tych internetowych publikacji, a jego autorami są organizacje turystyczne, samorządy, miasta i powiaty, które na co dzień tą turystykę promują. Tylko oni właśnie mają ten problem, że promują tą turystykę u siebie. A te świetne publikacje, które nierzadko są i lepsze niż te publikacje drukowane, które znajdujemy w księgarniach, one nie mogą wyjść poza granice tego województwa.
Klubowa Kopalnia Pomysłów to jest nasza inicjatywa, którą chcemy cały czas rozwijać, więc jeżeli znajdziecie gdzieś w internecie jakiś przewodnik w wersji PDF, którego nie ma na liście, napiszcie do nas, my go dodamy. A jeżeli słuchają nas organizacje turystyczne czy samorządy, które takie przewodniki wydają w wersji papierowej, opublikujcie w końcu wersję PDF, bo ona na pewno przyda się wielu tysiącom ludzi, którzy będą korzystać, mam nadzieję, z tej Klubowej Kopalni Pomysłów. Klubowa Kopalnia Pomysłów to jest pierwszy projekt, który realizujemy pod szyldem Fundacji Ruszaj w Drogę. To jest nasze nowe dziecko, zostało zarejestrowane w tą środę. I mamy nadzieję pod właśnie szyldem Fundacji realizować kolejne pomysły, kolejne inicjatywy, które będą przyczyniały się do kreowania mody na Polskę. Zaczynamy od prowadzenia naszych blogów, naszych spotkań podróżniczych jako fundacja i mamy nadzieję, że kolejne pomysły, kolejne inicjatywy już niedługo będziemy również mogli je pokazać. Robimy to wszystko, bo wierzymy, że wcale nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby przeżyć świetną przygodę. Wierzymy też, że ta prawdziwa podróż nie polega na odkrywaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu na to, co mamy obok siebie i na to, co już znamy. Więc słuchajcie, ruszajmy w drogę, zwiedzajmy Polskę, podróżujmy po Polsce, odkrywajmy, piszmy i ją opisujmy, bo jeszcze dla wielu to jest naprawdę zupełnie nieznany świat. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.